W miniony poniedziałek trzecioligowa siarka Tarnobrzeg wróciła do treningów. Mimo mroźnej aury zajęcia z udziałem piłkarzy i sztabu szkoleniowego przeprowadzane są na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Okres przygotowawczy będzie praktycznie, tygodnie będą bardzo podobne, bo praktycznie 5 razy trenujemy w tygodniu, 6. Szósta jednostka będzie to zawsze mecz kontrolny, gdzie będziemy kończyć ten mikrocykl tygodniowy. No, skupimy się nad wszystkimi elementami, czyli motorycznymi, nie zapominając o rzeczach piłkarskich, które też będziemy chcieli kształtować, żeby runda wiosenna była jeszcze lepsza niż runda jesienna. W przerwie zimowej siarka jak na razie rozstała się z 2 zawodnikami. 27-letnim pomocnikiem Marcylem Tylem, który znalazł zatrudnienie w dębickiej Wisłoce, oraz 33-letnim obrońcą Krzysztofem Wickim. Myślę, że jeszcze około 3 zawodników odejdzie z naszej drużyny, ale to już jest rozmowy toczone na linii prezes, na linii zawodnik, żeby te umowy rozwiązać, bo ci zawodnicy po prostu jeszcze mają ważne umowy. W miejsce zawodników, z którymi klub rozwiązał lub rozwiąże w najbliższym czasie kontrakty, mają pojawić się nowi, doświadczeni piłkarze. Generalnie raczej to będzie głowa za głowę, czyli zawodnik, który odejdzie, no będziemy chcieli sprowadzić zawodnika, który no wejdzie w jego buty, czyli już wiemy, że nie ma Marcela, nie ma Krzyśka. Tak jak mówię, no 2-3 zawodników jeszcze myślę, że z naszej drużyny odejdzie. Także generalnie za nich będziemy chcieli tych zawodników pozyskać. No ja oczywiście chciałbym, żeby ci zawodnicy jak najszybciej dołączyli, bo mimo, że ten okres jest dość długi, to tak naprawdę no im szybciej ten zawodnik dołączy, tym łatwiej będzie mu przyjąć nasze schematy, nasze zachowania, naszą filozofię i model gry. Dlatego mam nadzieję, że prezes tutaj stanie na wysokości zadania i bardzo szybko będzie te rozmowy prowadził, żeby zawodnicy do nas dołączyli. Testom nie będą poddawani piłkarze, którzy mają wzmocnić siarkę, co nie oznacza, że na treningach brakuje nowych twarzy. Sztab szkoleniowy sprawdza bowiem umiejętności młodych zawodników z niższych lig. Zawodnicy testowani są to zawodnicy głównie z niższych lig, którzy w swoich drużynach się wyróżniali, bo staramy się tutaj mocno penetrować te niższe ligi, bo przykłady kilku zawodników nawet pokazują, że to jest dobry kierunek i możemy też jakąś perełkę w tych niższych ligach znaleźć. Sparing siarki z Termaliką rozegrany zostanie w sobotę 13 stycznia w Lisiej Górze.